jesteście Państwo wprowadzani w błąd twierdzeniami, że system ochrony i bezpieczeństwa w wypadku obu wizyt był taki sam. To nie jest prawda. Prezentujemy dokumenty wskazujące, że było zupełnie inaczej. Po pierwsze, dlatego, że lot pana premiera Donalda Tuska został objęty szczególną ochroną wynikającą ze skoordynowania tego lotu z wylotem premiera Władimira Putina i ustalono to w drodze negocjacji dyplomatycznych, dokumentację przedstawiamy. Za chwileczkę następne elementy tej synchronizacji i tego zapewnienia większego bezpieczeństwa. Propozycje programowe strony rosyjskiej według ustawy z 3 kwietnia 2010 roku. Start z Warszawy. W celu uniknięcia protokolarnych nieporozumień strona rosyjska prosi, aby start samolotu Tu-154N z premierem Donaldem Tuskiem na pokładzie odbył się w porozumieniu z Moskwą, po sygnale oznaczającym, że premier Putin jest już w drodze do Katynia. Złamanie zasad ochrony prezydenta i VIP-u. Zrezygnowanie z rosyjskiego nawigatora na pokładzie Tu-154M, co bezpośrednio obciąża ministra spraw zagranicznych. Nie dopełniono obowiązku rozpoznania zagrożeń i przekazania informacji na ten temat, co bezpośrednio obciąża szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego. Chcę się na chwileczkę zatrzymać przy sprawie liderów. Ona była wielokrotnie omawiana, ale pomijano najistotniejszy jego element. Pan prezydent zapowiedział swoją wizytę jako pierwszy. Mówiłem już o tym. Pan premier dopiero na początku kwietnia. Rosjanie wyznaczyli tak zwanego lidera, czyli nawigatora dla pana prezydenta. Ale gdy okazało się, że trzeba też zabezpieczyć dla pana premiera, stwierdzili, że nie mają możliwości takich, by zabezpieczyć oba loty. Wtedy za zgodą dyplomacji pana Donalda Tuska zrezygnowano także z nawigatora dla pana prezydenta. Jak nie będzie miał nawigatora pan premier Tusk, to nie będzie miał także prezydent Lech Kaczyński. Nie zabezpieczono 2 samolotów dla prezydenta. To jest wprost złamanie instrukcji HED. Mówi ona, i to jest zresztą zasada stosowana na całym świecie, że lot prezydenta zabezpieczany jest równolegle przez 2 samoloty. Tak, aby można było uniknąć konsekwencji awarii, ale także tak, żeby nie wiadomo było, którym ostatecznie poleci. W wypadku delegacji 10 kwietnia były 2 samoloty. Dla państwa, dla dziennikarzy. I dobrze, że były. Cieszymy się z tego, dlatego, że rzeczywiście doszło do awarii i trzeba było przesadzać dziennikarzy z jednego jaka do drugiego. Ale dla prezydenta nie było drugiego samolotu. On musiał bez względu na to, czy był sprawny, czy niesprawny, lecieć tym, który wyznaczono. Drugiego, łamiąc zasady, nie podstawiono.